Cześć, witajcie. Oto nowy Realme C33, czyli takie dosyć budżetowe urządzenie. Zapraszam do mojego testu tego modelu, a przekonacie się, czy warto będzie na niego wydać niespełna 7 stówek. Na temat wyglądu, a także wykonania powiem, że testowane urządzenie niczym się nie wyróżnia poza tym, że mamy tutaj ładnie wyglądające plecki, ale o tym jeszcze opowiem. Uważam, że plusem okazało się to, że dostajemy tutaj matowe, a zarazem ścięte krawędzie, a to oznacza, że to urządzenie zawsze trzyma się bardzo pewnie, no i też nie ma tutaj ryzyka, że samoczynnie wysunie się z dłoni. Nasowa się zatem od razu wniosek, że ramka nawiązuje do iPhone'a i nawet mówi o tym sam producent, że wygląd tego elementu inspirowany jest właśnie iPhone'em. Klawisze mają znakomicie wyczuwalny skok, natomiast w kontekście spasowania, daleko tutaj do flagowego poziomu. Możemy zauważyć, że z tyłu znajduje się takie połyskujące tworzywo, które ładnie mieni się, kiedy obracamy telefonem pod światło. Co więcej, występuje tutaj efekt rozsypanego brokatu, a to może. Się podobać i sprawia, że to urządzenie powiedzmy, że zwraca na siebie uwagę. Niestety wada polega na tym, że tylna część prawie zawsze bywa zabrudzona, zwłaszcza na kolorze czarnym będzie to widoczne. Dlatego mi osobiście brakuje tutaj matowego tworzywa. Zobaczymy, że obiektywy są od siebie odseparowane, a to oznacza, że w tym miejscu nie ma typowej wyspy, z tym, że wokół każdego sensora są gromadzone często drobiny kurzu. Co jeszcze ważne, każdy obiektyw nieco wystaje ponad to budowę. Mamy końcówkę. Roku 2022, a w telefonie kosztującym niecałe 8 stówek, dostajemy coś takiego jak leciwe złącze mikro-USB, które znajduje się na spodzie. Ja wiem, że to raczej tanie urządzenie, natomiast uważam, że takie złącze w tej cenie jest obecnie po prostu nie do przyjęcia. Są to jeszcze na spodzie złącze jacka, także maskownica głośnika. Usłyszymy, że szczegóły dźwięku z tego głośnika nie są do końca dobre. Nasza muzyka i nasze multimedia prawie na każdym poziomie głośności nie są, do tego występuje wrażenie płaskiego dźwięku bez podbicia basu. Całości dopełnia przeciętny poziom najwyższej głośności, z tym, że w tym budżecie niczego więcej na tym polu nie możemy oczekiwać. Nie ma co ukrywać, że moje duże zaskoczenie wiąże się z tym, że występuje tutaj rozpoznawanie twarzy, a także skanowanie palca, które są oczywiście w stanie autoryzować dostęp do systemu. Nasuwa się tylko pytanie, czemu to akurat okazało się dla mnie zaskoczeniem. Chodzi o to, że w starszej wersji tego modelu takie funkcje niestety nie były dostępne. Uważam, że skanowanie palca działa tutaj w porządku, dostajemy się szybko przy użyciu tej metody do systemu. Natomiast w moim przypadku wada polega na tym, że nie każdy mój palec dało się skonfigurować. Dziwne. Do tej pory w każdym telefonie, który testowałem, taki problem nie występował i na to zwracam Waszą uwagę. Z pewnością ważna kwestia to ekran. Dostajemy tutaj IPS HD+, który niestety nie posiada wyższego odświeżania, no i też jego ramki są niestety grube. Zobaczymy, że wszelkie teksty czy też ikony są co najwyżej przyzwoite w kontekście szczegółowości. Co więcej natywnie barwy na tym ekranie są takie nieco podbite, a to oznacza, że nie ma tutaj wrażenia, że barwy są blade, a przy tym wyprane. Chyba wiecie o co mi chodzi. Kąty widzenia są raczej w porządku, ale poziomy jasności okazały się niskie, dlatego w jasnym otoczeniu w słońcu dużo niestety nie zobaczymy. Systemowe ustawienia związane z ekranem nie są do końca rozbudowane. Występuje tutaj ciemny motyw do tego światła niebieskiego, a także funkcja pozwalająca na regulowanie balansu bieli. Uważam, że swojego rodzaju kuriozum polega na tym, że są tutaj tryby pracy ekranu, ale możemy używać tylko jednego o nazwie żywy, bo tylko jeden zawiera system. Owszem, w tym ustawieniu ten ekran wygląda całkiem dobrze, mając na uwadze, ile to urządzenie kosztuje, ale są przecież osoby, które wolą nieco bardziej stanowany wygląd obrazu i tego efektu niestety nie da się tutaj uzyskać. Jestem zdania, że plusem okazała się funkcja obniżająca rozdzielczość ekranu w czasie grania, aby czas pracy testowanego urządzenia był dłuższy, a także aby zniwelować zjawisko nagrzewania się obudowy, kiedy ten telefon będzie obciążony. W temacie wydajności, sercem testowanego C33 jest układ Unisoc Tiger T612, czyli to samo co w modelu C30. Do tego 4 GB RAMu. Co ważne, wbudowana pamięć to UFS 2.2, i możemy to jeszcze to rozbudować przy użyciu karty microSD. W kontekście łączności mamy tutaj Bluetooth 5.0, NFC do płacenia, z tym, że brakuje 5G. System to oczywiście Android 12. Samo działanie systemu oczywiście mega szybkie nie będzie, natomiast uważam, że jak na budżetowe urządzenie C33 nie ma się czego na tym polu wstydzić. Nasze polecenia są tutaj wykonywane w całkiem dobrym tempie i w tym zasługa systemowej nakładki, która na szczęście mocno nie obciąża specyfikacji. Owszem, są sytuacje, że pod obciążeniem występuje klatkowanie, do tego zauważymy, że to urządzenie wtedy łapie zadyszkę, że niektóre rzeczy są wczytywane dłuższy czas, ale w tej cenie musimy się tego spodziewać. Na pewno wysoko oceniam czas pracy dostawanego modelu, dlatego, że wbudowana bateria ma 5000 mAh. Możemy tutaj spokojnie uzyskać wyniki rzędu 7,5 a nawet 8 godzin pracy na ekranie, a to oznacza, że to urządzenie wytrzyma bez większego problemu około 2 dni bez potrzeby ładowania. W zestawie znajduje się ładowarka o mocy 10 W, a ładowanie do pełna wynosi nieco ponad 2 godziny. Na koniec poruszymy sobie kwestię aparatu. Sensor bazowy ma 50 MP, a to naprawdę wielka zmiana, kiedy porównamy to sobie do modelu C30. Występuje tutaj obiektyw pomocniczy, który ma tylko 0,3 MP i służy do efektu rozmycia. Nagrywane filmy to maksymalnie 1080p 30 klatek na sekundę, natomiast selfie wykonamy przy pomocy obiektywu 5 megapikseli o jasności 2.2. W jasnym otoczeniu wykonywane zdjęcia okazały się całkiem szczegółowe, natomiast od razu następuje takie wrażenie, że w kontekście pracy automatyki pewne ograniczenia są tutaj narzucane przez procesor. Chodzi o to, że nie ma tutaj dynamiki na super wysokim poziomie, do tego jasne obiekty, przykładowo niebo, są czasem przepalone, z tym, że i tak w sytuacji, kiedy spojrzymy na cenę tego urządzenia, to nasuwa się wniosek, że automatyczny HDR działa w porządku. Takie zdanie nie oznacza jednak, że możemy się tutaj spodziewać flagowego poziomu zdjęć, ale to oczywiście wymusza cena. Z pewnością brakuje tutaj nieco wyższej saturacji, dlatego że nasze zdjęcia są czasem, ale jednak za bardzo blade. W nocy uważam, że testowany model wykonał duży progres w zakresie jakości zdjęć. Ponieważ jego starsza wersja na tym polu, delikatnie mówiąc, nie była do końca dobra. Owszem, cały czas w takim otoczeniu są widoczne szumy, ale występuje uczucie, że działanie trybu nocnego stoi na dużo wyższym poziomie, dlatego że zdjęcia są dzięki niemu jaśniejsze. Na koniec oczywiście moje podsumowanie. Na pewno cieszy to, że C33 został znacznie ulepszony, kiedy porównamy to sobie do modelu C30. Dostajemy tutaj efektowne plecki, które co prawda gromadzą na sobie zabrudzenia. Ale motyw brokatu rzeczywiście wygląda znakomicie. Kolejna ważna zmiana są to w końcu dobre zabezpieczenia, bo są tutaj rozpoznawanie twarzy, a także skanowanie palca. Kolejna, chyba jeszcze ważniejsza zmiana, to nowy sensor aparatu, który sprawia, że ten telefon wykonuje nieco bardziej szczegółowe zdjęcia w ciągu dnia, a także dużo lepsze zdjęcia w nocy. Jeżeli chodzi o wady, słaby głośnik, złączy mikro-USB, a także działanie systemu, które może nie okazało się złe. Natomiast ten telefon często łapie zadyszkę. I to w sumie wszystko, co mam do powiedzenia o C33. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, a także polajkowania tego filmu, a tymczasem do zobaczenia.